panie pośle, ja czytając Gazetę Polską i powołuję się na profesora, zapomniałem tylko nazwisko jego w tej chwili, na temat wytrzymałości materiału i on w tej chwili jednoznacznie stwierdza, że takie rozerwanie samolotu jest niemożliwe, albo musiało coś się stać w samolocie, albo coś innego, wypadek czy inny. Bo samolot przy takiej nawet niskiej wysokości nie mógłby się na tak drobne części rozpaść. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, panie pośle, to jest to, że po ostatniej komisji, które tam byli prokuratorzy w Rosji, stwierdzono, że czarne skrzynki, oryginały, będą dostępne dla polskich prokuratorów. Moje pytanie, czy jest możliwość manipulacji czarnych skrzynek, jedne, i czy te czarne skrzynki są takie same, jak jest ta polska trzecia skrzynka? Bo to jest bardzo ważne. Bo teraz, jeżeli się po 13 miesiącach się bierze prokuratorów, to ja nie wiem dlaczego. A to, co pan powiedział odnośnie, że z nami się nikt nie liczy, panie proszę pana, nikt. Nas wszystkich częściowo odeszli od nas. Na to bym chciał te dwa pytania od pana odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Tak, ja zdecydowanie tutaj chcę podtrzymać stanowisko pani Ewy. Ci, którzy się nie liczą, się przeliczą. Naprawdę. Zdecydowanie. Myślę, że najwyższy czas, żeby zacząć się z Polakami liczyć. Pan zadał, i to w formie stwierdzeń, bardzo wiele pytań, w których niestety jest wiele hipotez nie do końca sprawdzonych. No tą najważniejszą hipotezą niesprawdzoną jest teza, że polscy eksperci będą mieli dostęp do oryginałów czarnych skrzynek. Ja to słyszę ze strony najwyższych przedstawicieli władz od 13 miesięcy. Od 13 miesięcy. A pan premier Donald Tusk nawet był łaskaw stwierdzić 21 kwietnia, że przecież nikt nie podważa prawdziwości i wiarygodności kopii czarnych skrzynek, jakie przywiózł pan minister Jerzy Miller z Moskwy. Otóż ja je podważam i to podważam tak dalece, że wysłałem w tej sprawie doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez potwierdzenie nieprawdy w druku urzędowym przez pana ministra Jerzego Millera, bo te kopie, które nam dano, były sfałszowane. Po prostu sfałszowane. I to jest fakt obiektywny. To nie jest mój sąd, domniemanie. Ja nie chcę nikomu powiedzieć czegoś brzydkiego. To nie jest inwektywa. To jest po prostu obiektywny fakt. A teraz słyszymy, ale czy to ktoś powiedział na pewno? A może to komentator? A może tak jakaś telewizja stwierdziła? Kto weźmie odpowiedzialność za to, że my będziemy mieli dostęp do tych czarnych skrzynek? Nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Dopóki one nie będą w Polsce, dopóki polska własność nie wróci do Polski i nie będzie badana przez polskich ekspertów na naszych zasadach, a nie na zasadach dyktowanych przez Rosjan, dopóty to będą wszystko wyłącznie gruszki, millerowskie gruszki na wierzbie. Dlatego proszę mi wybaczyć, poczekam, aż zostanie spełniony obowiązek zwrócenia Polsce polskiej własności. Bo proszę państwa, przypomnijcie sobie, przecież jeżeli już złamano porozumienie z 93 roku, jeżeli bezprawnie, ale przyjęto załącznik 13, to tam jest napisane jakby czarno na białym. Wszystkie dowody wracają po zakończeniu, po raporcie sporządzonym zgodnie z procedurą chicagowską do kraju, który jest właścicielem samolotu. To się stało 12 stycznia. Od 12 stycznia pan premier Donald Tusk ma obowiązek robić wszystko, żeby te skrzynki wróciły do Polski i nie zrobił nic.
Więc niech nas teraz nikt nie łudzi, że łaskawie Rosjanie na swoich warunkach, może tak, a może nie, jutro, a może za tydzień, a może w sierpniu, dopuszczą tego, a może tamtego, do tego, co nazwą sobie oryginałami czarnych skrzynek. To jest matactwo, to jest wprowadzanie nas w błąd. To są legendy mające odciągnąć naszą uwagę od istoty rzeczy. I tak wygląda sprawa, o którą pan on pytał. A jeżeli chodzi o pana profesora Dakowskiego, ja go bardzo, bardzo wysoko cenię, ale myślę, że on nie miał możliwości bliższej analizy terenu tego dramatu. My to robimy bardzo starannie przez analizę zdjęć, przez analizę filmów, przez przeglądanie się klatka po klatce i rzeczywiście na mnie też to robi wrażenie i na wielu innych specjalistach, że te części zostały rozerwane, ale obok tysięcy kawałków, wielu, jeżeli nie kilkudziesięciu tysięcy, na które on się rozpadł, jest też 7 wielkich części, tylko rzadko kto bliżej analizuje to pobojowisko i przygląda się temu, jak to wygląda, ale potwierdzam, one robią wrażenie rozerwanych. Dopóki jednak nie będziemy mieli oryginału wraku, dopóty stwierdzenie, jakim one podlegały odkształceniom, będzie bardzo trudne i tylko hipotetyczne. Ja chciałam tylko zaapelować tak, ponieważ mamy w tej chwili naprawdę mało czasu, o bardzo krótkie pytania i bardzo krótkie odpowiedzi, o dyscyplinę. Odczytuję pytanie, które zostało mi wręczone już dłuższy czas temu. Czy są dokumenty służb lotniska na Okęciu i innych służb, które powinny kontrolować lot wszystkich lotów do Katynia i czy jest do nich dostęp komisji? Jeszcze jedno, pan, kto się pierwszy zgłaszał. Panie ministrze, mówił pan o tym materiale dowodowym, który mieliśmy w pierwszych dniach na podstawie porozumienia z 1993 roku. Otóż mieliśmy w swoich rękach najtwardszy materiał dowodowy, jaki tylko można sobie wyobrazić. To jest skrzynka, nasza skrzynka QR eksploatacyjna, nadprogramowo zainstalowana po prostu w tym samolocie. I ta skrzynka była w naszych rękach, zapis został ściągnięty, natomiast skrzynka została wysłana do Moskwy, na polecenie oczywiście, prawda? Ale to zostało, ten zapis został skopiowany i przez prawie rok był badany przez kogoś. Czy zespół parlamentarny, któremu pan przewodniczy, badał tą sprawę? Co to byli za ludzie, którzy badali właśnie te zapisy? Jakie są ich wnioski? Czy pan miał w ogóle dostęp do tych zapisów, prawda? Co się z nimi działo? W ogóle społeczeństwo nie było, w ogóle nie było informowane na ten temat. Piękne pytanie. Proszę państwa, to są te krótkie pytania, na które ja mam udzielić jeszcze krótszej odpowiedzi. Pani Ewo, proszę panią, znaczy, proszę zrozumieć, jeżeli mam minimum, że tak powiem, solidności przykładek do naszego spotkania, to muszę odpowiedzieć na to, niestety nie w ciągu 2 sekund, ale zajmie mi to kilka minut. Bardzo za to przepraszam, ale tym się różnię i chcę się tym różnić. I chcę się tym różnić od panów z rządu, że chcę być solidny na tyle, na ile wiedza moja mi na to pozwala. A więc po pierwsze, to, co pan relacjonuje, to jest przekaz, jaki nam dostarczono ze strony rządu. On może być prawdziwy, ale może być wątpliwy. Może tak jest rzeczywiście, że tę skrzynkę tak zwaną ATM, albo szybkiego dostępu, ATM po producencie, że tak powiem, a szybkiego dostępu, bo ona temu służy, natychmiastowemu wydrukowi przez wszystkich danych dotyczących parametrów lotu i zachowania się wszystkich części i wszystkich mechanizmów tego samolotu. Tak naprawdę jej diagnoza tej czarnej skrzynki jest dostępna fachowcom 15 minut, pół godziny najdalej po wylądowaniu samolotu. Tyle potrzeba na sprawdzenie tej czarnej skrzynki. Po 13 miesiącach nadal prokuratura odpowiada, że fachowcy badając,
i eksperci nie mają jeszcze wyników tego badania i dlatego nie chcą tego udostępnić. Znaczy dlatego mówią, że nie chcą, a dlaczego naprawdę nie chcą? Nie wiem. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Traktuję to jako krętactwo. Traktuję to jako nieodpowiedzialność. Rodziny ofiar, ale także my, społeczeństwo, mamy prawo dostępu do tego materiału. To nie jest materiał ściśle tajny, proszę Państwa. Tam nie są zapisane żadne głosy, które mogłyby być dla kogoś wrażliwe. Tam nie ma żadnych wrażliwych materiałów, nie. Tam jest prawda na temat tego, co się zdarzyło. Tam jest prawda. Czy dlatego nie chce się dać rodzinom ofiar dostępu do tych skrzynek, do tej skrzynki? Nie wiem dlaczego, ale wiem, że prokuratura zachowuje się tak, jakby coś bardzo ważnego na temat tej katastrofy chciała ukryć. I dlatego nie dają tego dostępu. A dlaczego oddano oryginał, Jezu, to jest prawda, bo tego też nie wiem, w stronie rosyjskiej, no to już można sobie tylko wyobrazić, że to jest jakby zawarte i nuce w zarodku w tym porozumieniu między panem Putinem i panem Tuskiem, które zaowocowało podległością polskiego aparatu rządowego żądaniom rosyjskim. Panie ministrze, mam dwa pytania. Jedno jest takie. Jaka jest w zasadzie, chodzi mi o wrak samolotu, jaka jest jego w tej chwili wartość dowodowa? Po ponad roku stania na stawienia na czynniki zewnętrzne, generalnie on jest w zasadzie, no nie wiem, co można z nim jeszcze zrobić. A drugie pytanie jest takie, jaki jest los 300 tysięcy głosów za powołaniem Komisji Międzynarodowej Skierowania do Petera Kinga? Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, ja nie jestem specjalistą w tej sprawie, ale specjaliści, do których się w tej sprawie zwracaliśmy, mówią, że mimo wszystko duża. Oczywiście wielu rzeczy już zbadać nie będzie można, ale podstawowe odkształcenia pozostały. I można odróżnić te, które są skutkiem cięcia i niszczenia tego wraku, co widzieliśmy we wspaniałym filmie pani Anity Gargas, prawda, i tym, który Gazeta Polska opublikowała i misja specjalna pani Anity Gargas. Więc można odróżnić te zniekształcenia, które zostały dokonane po to, by go zniszczyć, od tych, które zostały dokonane na skutek katastrofy i tego, co się działo 15 metrów nad ziemią. Chcę to powtórzyć, proszę Państwa. Ten samolot nie lądował. On został poddany katastrofie. Katastrofa wydarzyła się 15 metrów nad ziemią. I drugie pytanie. Jaka jest wartość, jaki jest los tych 350 tysięcy podpisów zarówno obywateli polskich, jak i Polaków, obywateli Stanów Zjednoczonych, obywateli amerykańskich. Oni te podpisy czekają na następne 500 tysięcy, tak żebyśmy milion mogli położyć na stole prezydenta Stanów Zjednoczonych.